Witajcie, tu Osti z Dice & Bones i Tomek. Tak jest, z Dice & Bones, jak widzicie, pięknie na połysk odszykowani, a to może oznaczać tylko jedno. Mamy dla was nowy tytuł, nową gierkę, którą będzie Night Parade, w Polsce wydany jako Nocna Parada. Jest to gierka autora świetnego bestselleru Keep the Heroes Out, Louisa Brue, a to oznacza tylko jedno. Proste zasady, przyjemną rozgrywkę, naprawdę switaśne mepelki, świetne wykonanie. No i w przeciwieństwie do kooperacji, którą był Keep the Heroes Out, no tu już będziemy mieli grę pełną interakcji między graczami. Dokładnie tak. Gra ta zapewnia nam jakby wprowadzenie do mechaniki budowania silniczka oraz area control, czyli kontroli terenu. Dzięki asymetrycznym postaciom możemy wybrać w każdej grze zupełnie inną ścieżkę zdobywania punktów, zdobywania terenu i stawiania bram yokai. W grze także, jak tu już mówiliśmy o yokai i bramach, możemy poznać trochę też folklor japoński, gdyż w każdej instrukcji mamy na końcu wymienione, czym się charakteryzują, albo co nam przeprowadzają dane yokai. Dokładnie tak. A yokai to w japońskiej mitologii takie nadprzyrodzone istoty. Mogą być to różne demony, zjawy, inne tam dziwne ludki z ich wierzeń. Tutaj te podstawowe są przedstawione jako takie switaśne mepelki. W podstawowej wersji będziemy mieli dostęp do 4, ale jak widzicie, są już 4 kolejne, a to dlatego, że będą też dostępne dodatki, o czym także za chwilę. Ale o czym jest ta gra w takim razie? Jak już słyszeliście, no będziemy przejmować teren, będziemy budować silniczek. No jeśli przejmujemy teren, no to na pewno będzie dochodziło gdzieś tam do przepychanek, do walki. Właśnie na tym będzie opierać się ta gra. A fabuła traktuje o tym, że co jakiś czas na ziemię schodzą te wszystkie yokai, te wszystkie nadprzyrodzone istoty i wielką paradą przechodzą przez świat śmiertelników. Tym razem jednak będziemy tu stawiać święte bramy tori, takie charakterystyczne japońskie, które gdzieś tam mogliście pewnie na jakichś filmach czy innych obrazkach widzieć, dzięki którym zaznaczymy naszą potęgę tylko po to, żeby zostać królem, władcą wszystkich yokai. No, dokładnie. Gra wygląda naprawdę przeuroczo. Jest wypasiona. Wypasiona dlatego, że testujemy ją już z wami od ponad roku. Na każdym wydarzeniu, gdzie się pojawialiśmy, czy u nas w klubie mogliście zagrać, testowaliście. I naprawdę gra zebrała bardzo pozytywny odbiór. Nieważne w jakim składzie, także osobowym czy wiekowym, nawet dzieciaki fajnie się przy tej grze bawiły, tak jak wspomnieliśmy tutaj na początku, gra ma proste zasady, fajnie można pokombinować, jak wybrać, gdzie tu się przemieścić, co zaatakować, też ma negatywną interakcję, gdzie na początku myśleliśmy, że będzie dzieciaki będą, nie wiem, źle reagowali, ale po chwili dzieciaki same nas atakowały i tak dalej, więc fajnie to wprowadza też do tego. I bardzo fajny odbiór, dlatego cieszymy się. Dokładnie tak, dlatego już jesteśmy święcie przekonani jakościowo do tej gry, do rozgrywki, bo tak jak Tomek mówi, no przetestowaliśmy ją już świadomie czy mniej świadomie na naprawdę wielu graczach, więc no wiemy, że po prostu Luisek gry robić umie. No dobrze, ale co znajdziemy w pudełku? Już wam pokazujemy. No dobrze, to co znajdziemy w pudle? Wyproseczka, która od razu już zaznaczę, pomieści także karty z obu dodatków, które za chwilkę wam zaprezentujemy. Jak widzicie, mnóstwo, naprawdę mnóstwo drewna. Będą to zarówno takie bramy, jak właśnie mepelki podstawowych yokai, które tu w pudełku będą, a będą to koty, które są super mobilne, troszkę wolniej rozwijają swój silniczek, ale nadrabiają to właśnie prędkością. Będą miszki, które także będą się dosyć powoli rozwijać, ale za to będą mogły przeganiać inne jednostki z mapy. No i wreszcie mamy liski i żabki, które
nie mają super mobilności, nie mają super siły, ale będą mogły łatwiej się rozwijać, zapoczątkować ten swój silniczek, bo jedni będą mieli więcej kontraktów, dzięki którym będą mogły więcej kart kupić, a drugie będą miały większy dostęp do dusz, czyli waluty w tej grze, czyli będą mogły kupować karty silniejsze. Oprócz tego będziemy mieli mnóstwo żetoników, czy to właśnie kontraktów, czy dusz, które są tu walutą w grze, czy też gwiazdeczek, czyli tajnych punktów, które będziemy mogli w grze zdobyć. I tam będą właśnie albo punkty, albo waluta. Dalej mamy takie scrolle. Są one w trzech kolorach, bo będziemy tak naprawdę w trzech kolorach rozwijać nasze silniczki. Będzie to woda, drewno i ziemia. I na bazie tego będziemy wbijać na odpowiednie tereny, które będą w formie takich dużych kafli wysp. Z tego ułożymy sobie całą mapę. Mają też drugą stronę, bo gra także chodzi w dwie osoby. Wtedy właśnie mapę robimy na stronę nocną. Co dalej znajdziemy? Znajdziemy oczywiście początkowe karty naszych jednostek, w tym przypadku miszków dla każdego z koloru. Znajdziemy tajne zadania, za które dostaniemy punkty na koniec gry. I tu od razu znaczy, że w grze tej nie robimy miliona punktów. W grze tej robimy gdzieś w granicach 15, może 20 punktów, co już jest naprawdę dobrym wynikiem, więc nie ma tu fazy godzinnego podliczenia punktów. No i wreszcie mamy naprawdę sporo kart yokai, które będziemy mogli sobie kupić, które są w trzech różnych poziomach, siłach, więc będziemy mogli zakupić takie naprawdę potężne yokai, no ale gdzieś tam także jakieś takie początkowe, słabsze. Co ciekawe, od razu w pudełeczku podstawowym znajdziecie zestawy scrolli dla 5 graczy, a jednostki tylko 4. A to dlatego, że będziecie mogli zagrać w piątkę, jeśli zdobędziecie choćby jeden z dodatków, które zaraz wam przedstawimy. Pierwszy dodatek to Księżycowe Szepty, który wprowadza nam dwie nowe postacie yokai, czyli najpierw żółwie, dzięki których zdolnościom jest chowanie się w skorupie. W momencie, kiedy chcemy walić takiego żółwia z wyspy, potrzebujemy zadać mu dwa jakby ciosy, żeby wyleciał z wyspy, a normalnie potrzebujemy jeden cios, żeby walić inne yokai z wyspy. Żółwi zdolność także jest to, że jak są w zamkniętym skorupie, mogą się przemieszczać, pełzając w tej skorupie, przeczołgiwać się na kolejną wyspę. Drugą postacią jest Shop, którego zdolnością jest po odpaleniu jego karty w danej paradzie, przechodzi on do kolejnej parady, dzięki czemu możemy wykorzystać jego zdolność większą liczbę razy niż normalnie. W grze odpalamy parady naprzemiennie, nie możemy dwa razy skorzystać pod rząd z tej samej parady. Możemy sobie przeskakiwać na zmianę, ale nie możemy w tej samej kilkukrotnie wykorzystać, a dzięki temu Shopowi możemy wykorzystać ich zdolność kilkukrotnie. Dokładnie? Dokładnie tak. Oprócz tego, co znajdziecie jeszcze w dodatku? No w instrukcji znowuż historyjkę danych postaci, będziecie mogli poznać nowe yokai, ale tu jeszcze dla odmiany wprowadzone są nowe płytki terenów, które podmieniamy, tasujemy już z istniejącymi. No i one wprowadzają nam Daiyokai, czyli takie naprawdę mocne wersje tych nadprzyrodzonych istot. I tak jak w podstawce, jeśli jako pierwsi zbudujemy bramę na danej wyspie, dostaniemy jakiś bonus. To teraz tak na szybko o zasadach, bo o zasadach zobaczycie nasz osobny filmik. Ale w każdym razie na tym kafelku, jeśli wybudujemy bramę po raz jako pierwsi, to w zależności jaka głowa demona jest pokazana, to do takich kart mamy dostęp. Bierzemy pierwszą kartę z wierzchu i jest tam jakaś super postać. Z
tym, że te postacie nie są do nas na stałe przywiązane. I żeby takie postacie przy sobie zatrzymać, to musimy mieć na przykład dodatkowe symbole na kartach, które w podstawce wydawały się tylko częścią tła, a tak naprawdę są istotne w tym dodatku. Czy tak samo jak na kafelkach wysp, gdzie jak widzicie gdzieś tu takie drzewo wiśli, czy tu zameczek. W podstawce nie miały one jakby znaczenia, ale dopiero no, tak ten dodatek doceniamy. Wprowadza to, że właśnie w zależności czy mamy dostęp do tych zamków, czy mamy jakieś dodatkowe elementy narysowane na naszych kartach, czy to właśnie zapewni nam dostęp do danego potężnego daiokaja, którego, no tak jak mówiłem, no w każdej chwili możemy stracić, bo wystarczy, że któryś z przeciwników zdobędzie kontrolę na danej właśnie wyspie, czy kartę, gdzie będzie miał więcej danych szczegółów. Czyli pokrótce, dwie postacie nowe, dwie nowe jednostki yokai, do tego karty celów oczywiście nowe. Nowe karty celów, dwie nowe oraz zdolności. Pełno nowych kart yokai. Tak jest. I trzy nowe kafle terenu. A nowe zdolności oczywiście oznaczają, że tę asymetrię mamy jeszcze większą, no bo znowu, że mamy zróżnicowane jednostki, no i dają nam szersze pole do popisu, bo już możemy stosować nowe taktyki, czy to właśnie z przeskakiwaniem pomiędzy tymi paradami, czy dzięki zamykaniu się w skorupce żółwików. I tak właśnie wygląda Moonlight the Whispers, czyli po naszemu będzie to księżycowe szepty. Pierwszy dodatek, a drugi dodatek już wam pokazujemy. Drugi dodatek to stąpienie kami. Dzięki również dzięki temu dodatkowi mamy dwie nowe postaci, czyli ptaki, których głównym jakby zdolnością jest przepędzanie innych yokai. Tutaj wchodzi nowy taki żetonik Banish, dzięki którym właśnie możemy na aż do aktywacji danej karty w paradzie możemy tą kartę odwrócić do góry nogami i ona jest nieaktywna dopóki aż do niej dojdziemy, wtedy ją przesuwamy, odkrywamy, możemy ją wykorzystać dopiero w kolejnej rundzie. Czyli blokujemy, bo zaznaczmy, że tak. To w ogóle przeciwnikowi robimy, czyli blokujemy jakąś kartę przeciwnikowi i dopiero będzie mógł ją poprzez jej aktywację odwrócić i w kolejnej dopiero rundzie z niej skorzystać. Oraz tutaj takie pieseczki. Pieski, dzięki czemu też wchodzi nowy żetonik. Taki invoke, takie przywołanie. Przywołania. To po prostu za takie żetony kupujemy sobie karty z ryneczku, wkładamy je na rękę, nie dokładamy ich do prady na stałe. Tylko w momencie, kiedy dochodzimy do jakiegoś odblokowania, odpalenia jakiejś parady, możemy daną kartę wyłożyć. Jest to karta jednorazowa, ale pomaga nam w grze. Dokładnie tak. Oprócz właśnie tego przepędzania czy blokady kart tymczasowego innym graczom, czy właśnie przywoływania sobie tak jednorazowo w dowolnym dla nas odpowiednim momencie jednostek yokai, gra wprowadza też karty talii kami. Są to karty, które będą nam zmieniały tak naprawdę rozgrywkę. To będą one wprowadzały jakieś mikro zasady, które będą obowiązywały przez całą grę, całą potyczkę. Oczywiście możemy je dołożyć, nie musimy, wszystko to tak naprawdę jest opcjonalne, ale jeśli już sporo się nagracie, to mogą być one ciekawym urozmaiceniem. No bo mamy karty takie, które na przykład będą nas nagradzały dodatkowymi duszami za przepędzanie innych graczy, czy na przykład będą nam kazały uruchomić po kolei wszystkie nasze parady, zanim będziemy mogli znowu z jakiejś skorzystać. Co na przykład dla takich fanów jak ja, który zawsze idzie, tak naprawdę skupia się na dwóch kolorach, no już będzie całkiem niezłą przeszkadzajką i będzie wymuszało zmianę taktyki. Czyli co? Znowuż instrukcja, gdzie dowiemy się o nowych yokai, poznamy nowe nadprzyrodzone istoty, dostaniemy dwie nowe jednostki do grania, dostaniemy oczywiście nowe cele, nowe zadania oraz pełno nowych kart. Pełno nowych kart yokai, karty do zmiany mikrozasad w grze. Jak już wspomnieliśmy,
dwa nowe żetony. Dokładnie, czyli dwie nowe zdolności, a to oznacza co? Że znowu już mamy kolejne asymetryczne klasy, rasy. Znowu już mamy kolejne mechaniki, które urozmaicają nam już podstawową grę. Ale to jeszcze nie wszystko. O czym za chwilkę. Ale tak jak mówiłem, to wciąż nie wszystko, bo w momencie, kiedy to nagrywamy, gdzieś tam kończy się produkcja dodatku Cursed Throne, który został niedawno, co tak naprawdę ufundowany na Kickstarterze. Jest to duży dodatek do Nocnej Parady. Co prawda na polską wersję żeśmy się jeszcze nie załapali, ale już mamy zamiar też w jakiejś limitowanej ilości sprowadzić go. Dogadaliśmy się w tej sprawie z Luisem i do niego przygotujemy w wersji elektronicznej dla zainteresowanych instrukcję do pobrania. A jeśli się okaże, że sama gra, dodatek fajnie się przyjmie, no to oczywiście przyszłościowo będziemy też starali się wydać także ten dodatek już normalnie w polskiej wersji językowej. Co w ogóle daje ten, co wprowadza ten dodatek? Wprowadzą takie naprawdę duże już mepetki dla każdej, dla każdego z tych tu yokai. Są to tak zwani dowódcy. Jest tam wyścig już o właśnie tron tego yokaja. Dostajemy dodatkową planszę. Zaraz tu wyświetli wam się mniej więcej jak to wygląda, no bo niestety nie jesteśmy w posiadaniu kopii, jeśli już w ogóle istnieje finalnej tego. W każdym razie będzie dodatkowa plansza, po której będziemy także się poruszać w tym wyścigu do tronu. Dzięki temu będziemy mogli zyskiwać dodatkowe akcje, dodatkowe manewry, które będziemy mogli wykorzystać zaś na głównej mapie. To oznacza także oczywiście nowe mechaniki, nowe karty, no po prostu mnóstwo dobra. I też to nie wszystko, bo na tym KS-ie jako taki exclusive dostępna była nowa rasa yokai, czyli żółte małpki, i te także załatwimy. Mało tego, z nimi będziemy mieli jeszcze zaraz dla was dobrą wiadomość. A małpki, podobnie jak szopy, także będą śmigać pomiędzy paradami. No i co? Super! Chociaż to wciąż nie wszystko, bo co jeszcze to my gra? Tak, dla bardziej fanów w ograniczonej ilości ściągniemy także maty do gry. Maty to one będą po polem do gry, w których będziemy umieszczać właśnie karty, wszystkie ryneczek i tak dalej. Będzie fajnie wszystko porządkowało. A także jeszcze będą do dokupienia drewniane żetony, że zamiast tych duszek i tak dalej, to będą drewniane elementy, które i tak się mieszczą już w Cruze Tron. Więc jeśli ktoś nie zakupi Cruze Tron, będzie mógł kupić sobie osobno drewniane elementy, żeby jeszcze sobie w ograniczonej ilości. Tak więc jest. Warto się pośpieszyć, jeśli ktoś chce wziąć wszystko. Dokładnie. A jak to teraz wszystko sobie zorganizować, jak to załatwić? Ano, dzięki naszej kampanii, która ruszy już 12 czerwca. Będzie ona przeprowadzona bezpośrednio na naszej stronie, w naszym sklepiku Dice & Bonesowym. I to tam będziecie mogli właśnie zakupić sobie zestawik podstawka Night Parade, Nocnej Parady, ale także dodatki. Mało tego, jeśli zdecydujecie się właśnie na ten zakup, a będziecie w pierwszych 150 osobach, to za darmożkę, totalnie za darmożkę dostaniecie małpki, czyli jeszcze kolejną jednostkę, tak żeby mieć już naprawdę wszystko. Oprócz tego małpki też trafią na losowanie, więc wszyscy, którzy w ogóle zakupią u nas gierkę, a nie załapią się na małpki, będą wzięci do losowania, podobnie jak robiliśmy przy kampanii Keep the Heroes Out z Ktulaskiem. No i tam też pewna pula trafi po prostu do ludzi. No i jakieś pozostałe 100 sztuk także trafi po prostu już do sprzedaży. Co jeszcze?
tak jak Tomek mówił, maty, znaczniki, wszystko to będzie w ilości limitowanej, łącznie z dodatkiem. Maty to niecałe 50 sztuk. Tak jest. No już się musiałem zastanowić, niecałe 50 sztuk. Podobnie będzie z drewnianymi znacznikami. Cursed Throne będzie w ilości, jeśli dobrze pamiętam, 100 sztuk. Także naprawdę limitowana rzecz, więc dobrze byłoby, jeśli chcecie szybko się na to załapać, bo może się naprawdę nieźle rozejść. Mało tego, jeśli ktoś zdecyduje się tak naprawdę na wzięcie wszystkiego, może liczyć na dodatkowe bonusy, ale to już sobie zobaczycie podczas kampanii. Także co? Jak zawsze zapraszamy Was do wsparcia Dice & Bones, zapoznania się z gierką, najlepiej zakupienia jej, no i dzielenia się tą informacją z innymi, bo jak wiecie, wciąż się rozwijamy, wciąż nasze zasięgi są niewielkie, to dzięki Wam możemy dotrzeć do szerszego grona i to dzięki Wam właśnie możemy oferować naprawdę dobre tytuły. Dokładnie. Także jeśli chodzi o ten filmik, to wszystko, ale szukajcie, bo będzie gdzieś tam krążył drugi filmik, w którym to przedstawimy dokładnie zasady, podstawki tutaj obu tych dodatków i zobaczycie kawałek rozgrywki. No i zapraszamy na dice&bones.pl. Tak, ale zapomnieliśmy, Tomasz, o jeszcze ważnej rzeczy. W podzięce dla patronów Kości jest też przewidziana zniżka, rabacik, więc jeśli jesteście na Patronajcie Kości przy odpowiednim progu, to sprawdźcie, jaka zniżka na Was czeka na Night Parade i inne nasze gierki. Dokładnie. A teraz to już wszystko. Dzięki za uwagę i do kolejnego. Cześć. Cześć.